Dzień dobry. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie po małych próbach technicznych. Widać mnie i chyba już słychać. Otwieram 28. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 17 grudnia. Jest to dzisiaj czwartek, minęła godzina 10. Zaczynamy nasze obrady. Dzisiejsze obrady są bardzo, że tak powiem, rozbudowane i bardzo ważne, dlatego że będziemy mówili o finansach naszego miasta, o wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta, jak również o budżecie na rok 2021. Witam na dzisiejszej sesji pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza Andrzeja Worobca i witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Informuję, że dzisiejszym protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Sylwia Staszewska. Wysoko Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu Rady Miasta nasze obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk. W ten sposób rozpoczęliśmy tradycyjnie taką klauzulą informacyjną. Teraz, szanowni państwo, przejdę do przedstawienia dzisiejszego porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszy, tak jak wspomniałem, jest bardzo rozbudowany i przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z sesji 26 i 27 sesji Rady Miasta. Później planowana jest informacja z plac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt kolejny, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Rady Miasta Górowo-Iławeckie na lata 2021-2035. Tutaj nastąpi odczytanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, odczytanie opinii w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez przewodniczącego planu budżetu Rady, planu budżetu, handlu i usług. Następnie odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Planowana jest również dyskusja nad projektem uchwały. Później planowane jest głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kolejnym naszym punktem będzie uchwalenie budżetu miasta na rok 2021. Tutaj nastąpi odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii w sprawie projektu przedstawionego przez przewodniczącego Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług. Planowane jest również odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie ustawy uchwały budżetowej. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie nad uchwałą budżetową. Planowane jest również w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo-Iławeckie na rok 2021, zatwierdzenie planów miasta pracy Komisji Stałych Górowo-Iławeckie, wyznaczenie obszaru granic aglomeracji Górowo-Iławeckie, uchwalenia programu współpracy miasta Górowo-Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. W punkcie 9 mamy zaplanowane zaopiniowanie projektów odpowiedzi na pisma w sprawach wymiany pieca centralnego ogrzewania, zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Policji Powiatowej w Bartoszycach. Tutaj będzie również przedstawiona informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Górowo-Iławeckie od stycznia 2020 do 1 lipca 2020. Mamy tutaj również do zapoznania pismo wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego 10 w sprawie zadymiania mieszkań. Sprawy różne są przewidziane i na końcu punkt 14, zamknięcie obrad sesji. Tak przedstawiają się, Wysoka Rado, nasz dzisiejszy porządek. W tej chwili przystąpimy do stwierdzenia prawomocności naszych obrad. Pani Sylwio, jak wygląda obecność?
Mam informację, że na 14 radnych brak jest 3 radnych. W tym momencie poinformuję Państwa, że zgłosiła się do mnie również pani Wierzbowska Alina i usprawiedliwiła swoją nieobecność ze względów zdrowotnych. Nieobecny jest jeszcze kto, proszę powiedzieć? Pani Sylwio, kto jest jeszcze nieobecny? Nieobecni, mam informację, że nie zalogowali się pani Sawicz i pan radny Chorak Maciej. Jeżeli jesteście na łączach na wizji, proszę o kontakt, bo w tej chwili nie wiemy, co się z wami dzieje. Pani Grażyna się łączy z nami? Jestem, tak, ja jestem tutaj. Aha, już jest pani Grażyna, czyli brakuje nam jeszcze tylko pana Choraka. Pan Maciej Chorak. Pan Maciej Chorak jest nieobecny i z tego wynika, że nie widać go i nie słychać. W związku z powyższym informuję, że na dzisiejszej sesji przybywa 11 radnych. W związku z powyższym nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy teraz do przyjęcia protokołu, pani Sylwio, tak? Przepraszam, przyjęcie porządku obrad, tego mi brakowało. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Porządek obrad nie został zmieniony. Jest w tej samej formie, w jakiej Państwo otrzymaliście go. Tak? Aha. Dobrze. Kto jest za przyjęciem porządku obrad w formie, w której przedstawiłem przed chwilą? Proszę o zagłosowanie. Tak, Aniu, słychać cię i widać was. Jesteście obie z Grażyną. Widać was i słychać. Jesteśmy obie, tylko że ja nie mogę w tej chwili głosować zdalnie, więc, że tak powiem, jestem za. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy już wyniki głosowania. Wszyscy radni przyjęli porządek dzisiejszych obrad w sposób... Jeszcze pan Komorowski, bo pani Piszczek się wypowiedziała, jest za, tak. Pan Komorowski, Paweł. Pan Komorowski. Czekamy na pana Komorowskiego. Dobrze, już jest, mamy wszystkich, za przyjęcie protokołu głosowali wszyscy, łącznie z panią Anią Piszczy, która oddała głos imiennie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Jest to punkt przyjęcie protokołu z 26 i 27 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszyscy Państwo otrzymaliście tekst protokołu z 26 i 27 sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Proszę o zajęcie stanowiska. Jeżeli nie ma, rozumiem, że protokół z 26 i 27... Rafał Gajdamowicz. Proszę bardzo, proszę mówić, widać pana i słychać. Proszę mówić, pan Rafał Gajdamowicz. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać o protokół z tej sesji 26, bo dotyczy to zwrotu dotacji. Tam jest zapisane, czego dotyczy. Tam było moje pytanie i nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka, czy coś tutaj, bo wcześniej tutaj pan Edward, inspektor, wyjaśniał, że chodziło o inżyniera kontraktu, a tu jest wpisane coś innego. Nie wiem, czy to jest to samo, chodzi o to samo, czy to są dwie różne rzeczy, czy może jakaś gdzieś tutaj... Poprosimy panią skarbnik o zajęcie stanowiska. Pani Sylwio, proszę odczytać może ten fragment, albo pan radny będzie uprzejmy, bo tu... Ja mogę odczytać, że tutaj ja poprosiłem, zapytanie było, czego dotyczy zwrot dotacji, z czego to wynika. Pan Edward, tutaj w protokole jest, żeby wyjaśnić, że nieprawidłowości polegały na nieumieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie BIP. Także dobrze, tutaj... informacje... Tak. Udzieli informacji pan burmistrz, siedzi i słyszy wszystko. Proszę mówić, nie wiem, czy mnie słychać na Zoomie. Panowie, słychać mnie? I panie? Proszę.
A, tu pani Sylwia informuje, znaczy inaczej, to jest jedyny zwrot dotacji, który gdzieś tam nastąpił, drobna kwota i dokładnie dotyczy mniej więcej tego samego problemu, o którym mówił pan Edward. Czyli rozumiem, że chodzi o inżyniera kontraktu, tak? Jestem przekonany, że tak. To jakby trzeba było pytać pana Edwarda dokładnie, ale z mojej wiedzy wynika, że dokładnie tego. Pisane, że nieprawidłowości polegały na nieumieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności, która jakby zbieżność jest tutaj. No to jest dokładnie to samo, dokładnie. Czyli to dotyczy tego samego. To jest to samo, dokładnie to samo. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych miałby jeszcze uwagi do protokołu przedstawionych? Rozumiem, że nie ma. Przystępujemy do przegłosowania, pani Sylwio, tak? W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 26 i 27 sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję. Panie przewodniczący. Dziękuję. I jeszcze ja mam jakiś problem techniczny. Już widzę. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy, wszyscy radni są za, przyjęli treść protokołów 26 i 27 sesji Rady Miasta. Dziękuję. Teraz przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Ja tylko uprzejmie poinformuję, że pan burmistrz w tej chwili też jest na łączach tutaj z Włochami, bo tutaj jest w ramach współpracy z miast Sitaslow. Także pan burmistrz będzie bardzo możliwe musiał wyjść na chwilę, ale w tej chwili jest z nami i bardzo proszę o informację, panie burmistrzu. Szanowni państwo, Wysoka Rado, tak jak pan przewodniczący wspomniał, za 15 minut zaczyna się posiedzenie zarządu międzynarodowego Sitaslow i tam mamy kilka istotnych propozycji jako Polska, przede wszystkim wspólny lobbying europejski. Nie widać mnie? Ja się widzę. A słychać mnie na Zoomie? A teraz słyszycie mnie? Halo? Dobra, przepraszam, ja trzymam telefon w ręku, tak żeby to jakoś ogarnąć. Tak jak wspominał pan przewodniczący, będę musiał być obecny jakby na dwóch posiedzeniach naraz. Pierwsze z tych posiedzeń to jest oczywiście nasza rada, natomiast będę w pomieszczeniu obok uczestniczył w konferencji w posiedzeniu zarządu międzynarodowego Sitaslow. Równolegle więc teraz chciałbym przedstawić zarówno sprawozdanie z działalności burmistrza, jaki ten punkt dotyczący przedstawienia nieuwzględnionych w budżecie wniosków budżetowych przedłożonych do projektu tegorocznego budżetu, jeżeli nie mają państwo nic przeciwko. Czy ja mogę tak połączyć? Bardzo proszę, myślę, że to będzie wygodniejsze właśnie. Okay, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Zacznę od sprawozdania. Ono jest krótkie dosyć. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta w okresie 28 października, 16 grudnia. Moi drodzy, w tej kadencji podjęła Wysoka Rada 170 uchwał, zrealizowanych zostało 136, a 34 są w tej chwili w trakcie realizacji. Z takich istotnych przedsięwzięć, które mieliśmy w tym okresie, to przede wszystkim składanie i aplikowanie o kolejne środki w ramach tarczy samorządowej, inwestycji samorządowych na przykład, ale również składaliśmy wniosek o dofinansowanie remontu ośrodka kultury. W tej chwili mamy jakieś poprawki, więc pan Andrzej i pan Edward pracują nad przesłaniem do Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że tutaj zakończy się to sukcesem i dofinansowanie uzyskamy. Jeśli chodzi o dotacje, które otrzymaliśmy, to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotacje na realizację zadań pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 101 313 zł na realizację zadań świadczenia rodzinne o kwotę 15 300
64 zł, na realizację zadań zasiłki okresowe i celowe o kwotę 1463 zł, na zasiłki stałe o kwotę 2000 zł, na zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny o kwotę 10 902 zł, na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin o kwotę 7360 50 zł i na realizację zadań pomocy społecznej na kwotę 19 254 zł. Natomiast zmniejszone zostały dotacje na celowa dotacja na Urząd Stanu Cywilnego o kwotę 9000 zł, na realizację zadań z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 10 515 zł, na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów o kwotę 82 998 zł. To wynika po prostu z potrzebnych kwot do realizacji. W tym zakresie były mniejsze potrzeby. Jeśli chodzi o wnioski budżetowe, które radni złożyli do naszego budżetu, to nieuwzględnione zostały, tak jak na komisji, postaram się króciutko skomentować, nieuwzględnione zostały wnioski m.in. radnego Łukianowicza, wymiana starych lamp na ulicy, Zwycięstwa i remont drugiej części drogi gminnej numer 206032N łączącej się z ulicą Kaliningradzką. Wniosek Kresowi, tak jak mówiłem, będzie uwzględniony, jeśli chodzi o dotacje na dotacje czy wsparcie na realizację zadań klubu, będzie uwzględniony po prostu tak jak zawsze w budżecie ośrodka kultury. Podobnie postaram się zabezpieczyć środki w jakiejś rozsądnej kwocie na potrzeby naszej sekcji siatkarskiej, tak jak robimy to co roku. Wnioski złożone przez panią Grażynę Sawicz nie są uwzględnione w budżecie, ale w pewnych zakresach drobnych spróbujemy je zrealizować. Natomiast takie rzeczy jak przebudowa chodnika i zwiększenie na przykład ilości miejsc parkingowych niestety wymaga wpisania do budżetu i spróbujemy wpisać to w kolejnych latach. Pan Zbigniew Szlejer wpisał nam wykonanie nawierzchni drogi i masy bitumicznej przy ulicy Lizbarskiej od ulicy Olszczyńskiej do mostu na rzece Młynówce. No to jest też duży zakres prac, więc będzie wymagało to wpisanie do projektu budżetu. Myślę, że w latach kolejnych. Natomiast na pewno troszeczkę poprawi się przynajmniej wjazd od ulicy Lizbarskiej na etapie kończenia prac nad drogą 512. Tu zresztą, jeśli chodzi o wniosek pana Łukianowicza, to też trzeba pamiętać, że oświetlenie osiedla Zwycięstwa będzie naprawdę, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, dlatego że tam będzie cały szereg bardzo mocnych drogowych lamp usadowionych przy budowie nowej drogi. Więc być może to wystarczy, ale no zobaczymy jak to w praktyce będzie, to nie rozstrzygamy tego. Pan Zbigniew Szlejer wnosił o wykonanie chodnika przy ulicy Przemysłowej od ulicy Sikorskiego do ulicy Wyszyńskiego. Tak jak wspomniałem, to jest jedna z największych inwestycji, która czeka nasze miasto w przyszłości, dlatego że tą ulicę po prostu trzeba zrobić całą. My umieszczamy remont tej ulicy, praktycznie całej ulicy Przemysłowej w nowych, w roboczo to nazwijmy, w nowych pieniądzach, o które chcemy ubiegać się w ramach sieci Citaslow. Stąd to moje dzisiejsze posiedzenie z zarządem międzynarodowym, bo musimy wspólnie zająć się promocją tej idei i lobbyingiem w Brukseli, a będzie to znacznie łatwiejsze z pomocą Włochów, Belgów i innych członków naszego stowarzyszenia, chyba z powodów oczywistych dla wszystkich. Pan radny Kamil Bachanowicz, a właściwie klub radnych, tak, złożył dwa wnioski, budowę kąpieliska miejskiego. Myśmy o tym rozmawiali już kilkakrotnie z radnymi. Ostatecznie nigdy ten projekt nie znalazł się w budżecie miasta ze względu na koszty, dlatego że tak jak wstępnie szacujemy koszt budowy kąpieliska, to od projektu, bo musimy zrobić projekt fachowy związany z tym, że jest to budowla piętrząca, to nie jest jakiś tam stawek, to jest tamak. Tak, żeby zarysować zakres kosztów, to ostatnio zapłaciliśmy w tym roku około 70 tysięcy złotych za sam przegląd tej tamy, ponieważ musiała zrobić to firma z uprawnieniami, inżynierska, sprawdzić, czy nie ma przesiąków. Na przykład zwróciła nam uwagę, że musimy jeszcze bardziej obniżać tafle wody, co się spotyka z problemami ze strony naszych wędkarzy, ale sorry, winne tutaj jest prokurator, więc będziemy tą wodę spuszczać. Taka informacja do mieszkańców. Więc jak jeszcze raz zdarzy się, że naszych pracowników będą straszyć wędkarze, znani mi z nazwiska, to będziemy zgłaszać sprawę na prokuraturę. Więc tak, żeby jasność była. Natomiast koszt, tak szacujemy roboczo na około 2 miliony złotych. Bo tam trzeba zrobić projekt, który będzie kosztował 100-200 tysięcy, tam trzeba zrobić profilowanie dna, dlatego że jest za głębokie, zbudować pomosty,
tak naprawdę pociągnąć światło. Słuchajcie, ja już parę lat pracuję w samorządzie, więc jak pociągniemy światło na samo kąpielisko, to się okaże, a czemu nie pociągniemy na cały szlak spacerowy. Więc 2 miliony to jest rozsądna kwota i tą inwestycję też wpisujemy w dofinansowanie, które byśmy chcieli uzyskać w ramach nowych europejskich pieniędzy jako miasto pracujące w ramach sieci CitySlow. Modernizacja i utworzenie Centralnego Placu Zabaw w Górowie Łowieckim. I to jest, jak wiecie, nie zawsze się da wpisać w budżet, ale myślę, że ten wniosek będzie zrealizowany przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. Współpracujemy w tym zakresie z panem prezesem Piotrem Baczewskim, który jako stowarzyszenie złoży wniosek o dofinansowanie, ponieważ stowarzyszenie dostanie znacznie wyższy poziom dofinansowania niż miasto. Z tego co wiem, wniosek jest rozpatrzony już pozytywnie i myślę sobie, że w przyszłym roku będzie on po prostu zrealizowany. Pan Kamil Bachnowicz złożył również wniosek o utwardzenie powierzchni gruntu przy ulicy Kościuszki między blokami 32A, 36 i 40. To jest 500 m2, tak jak pan radny to wyliczył i to jest znowu kwestia wpisania tego w budżet. Po prostu tak jak dotychczas robiliśmy to za pomocą naszych pracowników, których mieliśmy 10-15, a w tej chwili mamy 4, tak po prostu się w związku z tym nie da. Trzeba to normalnie wpisać w budżet, zlecić firmie i zrealizować. Wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 16 złożyła wniosek o realizację parkingu przy naszych budynkach socjalnych, tak w skrócie to nazwę. To jest znowu jakby podobny problem. Jeżeli będziemy mieli wolne środki, będziemy to wpisywali w budżet w kolejnych latach, jeżeli Wysoka Rada na to pozwoli. Także jeśli chodzi o mnie, to z mojej strony dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych miałby pytania do tego zagadnienia, które poruszył pan burmistrz? Bardzo proszę. Jeżeli można, panie przewodniczący, Rafał Gadomowicz. Pan Rafał Gadomowicz, proszę bardzo. Witam panie burmistrzu, witam szanowną radę. Panie burmistrzu, ja chciałem się odnieść do tego wniosku na kąpielisko. No, cieszy fakt, że gdzieś tam się pojawiło te zielone światło, bo nie ukrywam, że no, kąpielisko wywołuje no, w portalach społecznościowych nasze miejskie kąpielisko bardzo pozytywne emocje wśród mieszkańców, no, no i mamy też ogromny potencjał tego obszaru. Chciałem zapytać, kiedy ewentualnie byśmy mogli to już wpisać właśnie do tego programu CitySlow, bo wiadomo, że musimy tam uchwały zmienić, prawda, tego programu. Kiedy możemy się tego spodziewać, żeby no, gdzieś tam przelać to wszystko już w praktykę z czasem? To jest odpowiedzi na to pytanie nie znają najmądrzejsi górale. Kiedy? Panie burmistrzu, proszę telefon, będzie widać. No nie wiem czy widać. Znaczy, powiem tak, słychać trzeba, widać to niewiele tracicie, jak ktoś nie widzi. Więc jeśli chodzi o to kiedy, jakby wydaje się, że jestem najbardziej kompetentną osobą, która może na to odpowiedzieć, bo kieruję pracami tego stowarzyszenia. Jestem również członkiem grupy roboczej naszego województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli chodzi o tworzenie zrębów nowej perspektywy finansowej. Wczoraj zresztą było posiedzenie tego gremium i jakby najważniejsza informacja jest taka, bo podstawowe pytanie było takie, czy się da. Więc mam w tej chwili już oficjalną praktycznie informację od pracowników, od dyrektorów naszego Urzędu Marszałkowskiego, że wygląda na to, że się da, bo to wcale nie jest oczywiste. Czasami się chce, a nie można. Tutaj mamy informację, że jako CitySlow wpiszemy się w nowe unijne rozdanie finansowe, to jest raz. Po drugie, mamy jakby pomysł ogólny, jak to realizować. Mamy w tej chwili dosyć obszerną listę, którą sporządziliśmy tak naprawdę w oparciu o wnioski budżetowe, które wpływały do nas przez kilka ostatnich lat, czyli taką listę życzeń. Następny etap to będzie, mam nadzieję, że już nie w formie online, tylko spotkanie burmistrzów i pracowników merytorycznych CitySlow, żeby wypracować jakby model projektów, które będziemy mogli wdrażać. I tak realnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, myślę sobie, jeżeli ci radni, którzy byli ze mną w roku 2014 na koniec kadencji, jak pracowaliśmy nad taką, naprawdę na wariata wtedy pracowaliśmy, to jest jakby zupełnie inny sposób pracy teraz, bo teraz robimy to powoli, spokojnie. Robiliśmy listę projektów do CitySlow i wtedy, tak ja pamiętam wówczas Rada z pewną wątpliwościami, czy cokolwiek z tego będzie, ale to uchwaliła. Tak myślę sobie, że tu podobny rytm pracy trzeba założyć, że w roku 2021 będziemy już mieli na koniec wstępną listę projektów, o których będzie można mówić, że będą finansowane. Potem pewnie nastąpią wewnętrzne negocjacje stowarzyszenia i moim zdaniem o realnej liście projektów,
która będzie mogła być zrealizowana, to można będzie mówić w roku 2022. Przy odrobinie szczęścia jakiś projekt zaczniemy realizować w roku 2023. Bo pamiętajcie, że są pieniądze unijne, to nie jest, nic nie idzie tak szybko. Ja wam chcę przypomnieć, że jeszcze do zeszłego tygodnia to wyglądało na to, że w ogóle nie będzie tych pieniędzy, nie? Także to jakby odpowiem tak, na część pytań mogę odpowiedzieć ja, na część pytań może odpowiedzieć pan premier Mateusz Morawiecki, ale ostatecznie może o tym zdecydować pan minister Ziobro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby uwagi? Tutaj widzę, że jest czat i pan Maciek Chorak prosi o usprawnienie służby zdrowia. Takie hasło jest tu napisane. Nie wiem, co to miałoby... Jeszcze raz. A rozumiem. Dobrze, rozumiem. Źle odczytałem. Okulary są jednak dla mnie za słabe. Tak, tak, sprawy zdrowotne i dlatego jest nieobecny. Chodzi o usprawiedliwienie. A ja odczytałem usprawnienie właśnie, więc dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję panu burmistrzowi, chyba że są jeszcze jakieś pytania. Pan Bachanowicz się zgłasza jeszcze, proszę mówić. Nie słychać pana, nie słychać. Panie Kamilu, nie słychać. Panie Kamilu, nie słychać. Jeszcze nie słychać. Nie słychać, panie Kamilu. No ma problem techniczny. Proszę tam, tak? Chyba że telefonicznie pan się zgłosi do mnie. Dźwięk może trzeba połączyć, wystarczy. Nic nie słychać. Rezygnuję. Czas, rezygnuje pan. Dobrze, być może w sprawach różnych, proszę pamiętać, te pytanie w sprawach różnych może uda się technicznie do tego wrócić. Jakieś pytania takie ogólne. Ja odpowiem przy najbliższej okazji, a w sprawie budżetu to wszystko wie panie. Dobrze, dziękujemy panu burmistrzowi. Także prosimy panie burmistrzu walczyć o budżet tutaj dla miasta i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. W sprawach różnych tutaj, jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, damy radę to wszystko omówić. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do naszego kolejnego punktu. Jest to punkt mówiący o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2021-2035. Te tematy, o których teraz wszyscy mówimy, były omawiane na naszych komisjach stałych, przeszły przez wszystkie komisje, także wiecie państwo, o czym rozmawiamy. W tej chwili bardzo proszę również panią naszą skarbnik Edytę Jarmoluk o przedstawienie tutaj informacji dodatkowej i później przejdziemy już merytorycznie do uchwalania tej właśnie uchwały. Bardzo proszę pani Edyto. Nie wiem, czy to wszystko działa, mnie nie widać. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie na sesji 28 Rady Miasta, na której zebraliśmy się, aby między innymi uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 oraz budżet miasta na rok 2021. Chciałabym podkreślić, iż projektowanie tego budżetu, jak już wcześniej mówiłam na poszczególnych komisjach, nie było łatwe. Jest to tak naprawdę mój pierwszy samodzielny budżet. Przy poprzednim, jak państwo wiecie, pomagała mi pani Teresa, za co jej serdecznie jeszcze raz dziękuję. W tym roku ze względu na pandemię nie miałam odwagi narażać pani Teresy na ryzyko zakażenia. Chociaż wiem, że na pewno nie odmówiłaby mi wsparcia. Dlatego tak jak już wspomniałam, jest to mój samodzielny budżet i jestem pełna obaw, czy spełnia on państwa oczekiwania, a także czy spełnia przede wszystkim nasze możliwości. Zadacie może państwo pytanie, dlaczego projektowanie tego budżetu było takie trudne. No śpieszę wyjaśnić oczywiście. Było trudne ze względu na fakt, że po zebraniu wszystkich wniosków budżetowych okazało się, że wydatki ogółem przekraczają nasze dochody o ponad 3,5 miliona złotych i że budżet tym samym nie bilansuje się. W związku z tym przystąpiłam do ograniczania kosztów oraz przeliczania i analizowania wysokości naszych dochodów. Wniosek nasunął się jeden. Nasze wydatki rosną, bo rosną ceny na wszystkich usługach i na materiałach eksploatacyjnych. Rośnie płaca minimalna, co państwo wiecie, a wraz z nią wszystkie pochodne. Rosną bieżące koszty utrzymania obiektów, bo rosną ceny prądu, gazu. A dochody? No dochody, tak jak wiecie państwo, stoją w miejscu.
I to tak jak w naszych domowych budżetach, sami Państwo odczuwacie skutki drożejącego życia, tak samo w naszym budżecie to funkcjonuje. Biorąc pod uwagę wszystkie sytuacje i czynniki, no nie udało się na tyle znaleźć oszczędności, które ominęłyby opcje kredytowania. Dlatego też nasz budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości 1 703 491 zł. I tak naprawdę z duszą na ramieniu wprowadzałam wszystkie dane do wieloletniej prognozy finansowej, która obrazuje naszą sytuację finansową na przestrzeni lat, a mianowicie w latach 2021-2035. Na chwilę obecną spełniamy wskaźniki, które zawarte są w WPF-ie i nie grozi nam program naprawczy. Uchwała numer 28/171/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 17 grudnia 2020 zawiera załącznik numer 1, który przedstawia wspomnianą przeze mnie WPF-kę i naszą sytuację finansową. Załącznik numer 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023. Upoważnienie burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wspomnianym załączniku. Upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała numer 28/171/2020 uchyla uchwałę z dnia 19 grudnia 2019 roku, która określa WPF na lata 2020-2035 wraz z dokonanymi zmianami. To tyle, jeśli chodzi o WPF. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych miałby jeszcze uwagi do Pani Skarbnik? Bardzo proszę. Dokładnie. Czy ktoś z Państwa, powtarzam jeszcze raz pytanie, bo nie było mnie słychać, czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania, uwagi do informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy, Szanowna Rado, do dalszej części naszych dzisiejszych obrad i w tej chwili nastąpi odczytanie przeze mnie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Jest to uchwała numer 171/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 na podstawie stosownych przepisów, głównie o finansach publicznych i o samorządzie gminnym. Rada Miasta uchwala, co następuje. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem numer 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 zgodnie z załącznikiem numer 2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku numer 2. Upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchyla się uchwałę numer 18/111 z roku 2019 naszej Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2020-2035 wraz z dokonanymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Tak brzmi treść naszej uchwały. Tak jak mówię, te wszystkie zagadnienia, o których teraz mówimy, były poruszone na naszych komisjach stałych.
Czy pan przewodniczący Komisji Budżetu odczyta tą, czy ja mam? Tak? Mam tutaj również opinię podpisaną przez przewodniczącego Komisji Budżetu, Handlu i Usług pana Łukasza Rochunia następującej treści. Opinia Komisji Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo i Łowieckie z dnia 17 grudnia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2021-2035. Po wprowadzeniu zmian polegających na wprowadzeniu w dziale 600 6016 6050 inwestycji pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Generała Bema w Górowie Iławeckim oraz po zapoznaniu się z opiniami stałymi Komisji Rady Miasta, Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035 i wnioskuje o jego przyjęcie. Podpisał przewodniczący komisji pan Łukasz Rochun. Tak brzmi opinia. Proszę bardzo, pan Rafał Gajdamowicz. Ja chciałem zapytać, bo jeżeli chodzi o dofinansowanie tego wniosku, jak to się ma procentowo, tak? Wkład własny, a środki zewnętrzne, jeżeli można. Poprosimy panią skarbnik. Wiadomości mieszkańców, bo wiadomo, że tutaj no, kilka wniosków zostało, że tak powiem, odrzuconych. Dlaczego ten wniosek akurat po prostu, no, żeby to w jakiś tam sposób uzasadnić, żeby rozumiem, mieszkańcy też wiedzieli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią skarbnik. Ja tak może króciutko, ten wniosek został złożony do KOWR-u i jest dofinansowanie w wysokości 100%. Także wkładu własnego do tej inwestycji nie ma. Wszystkie środki są z dofinansowania. No jest to pozytywna informacja, że bardzo rzadko się zdarza, aby dofinansowanie było 100%. Także tutaj bardzo się cieszymy i mieszkańcy Bema w tej chwili drogę wewnętrzną na ulicy Bema będzie robiona. Będzie pani uprzejma przypomnieć tylko kwotę. Tam jest około 230 tysięcy bodajże. 260. 260 tysięcy inwestycja w 100% jest pokrywana, z czego się bardzo cieszymy. Dobrze, w tej chwili odczytam państwu dalszy ciąg i jeszcze rozmawiamy o tej wieloletniej naszej prognozie i tutaj będzie, odczytam państwu Regionalną Izbę Obrachunkową, tylko gdzieś tutaj przerzuciłem tą kartkę chyba, pani Sylwio. Tak, bardzo proszę. Przepraszam bardzo. W tej sprawie, o której mówimy w tej chwili, czyli o tej prognozie finansowej na te lata, informacja została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Jest to organ, który zajmuje się badaniem prawomocności, finansów i tak dalej. I Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 27 listopada bieżącego. Następny, bo ta pierwsza jest do budżetu, a druga jest do WPF-ki. Tak? Tak, już mam właśnie. Halo, halo, coś tam, jakiś pogłos? Izba Obrachunkowa w Olsztynie napisała do nas i następującej treści. Uchwała RIO składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowa i Łowieckie projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pan Krzysztof Mościbrocki, członkowie Anna Michalak i członek pan Bogdan Gaber. Działając, jakieś głosy słychać, działając na podstawie artykułu 19 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, pozytywnie opiniuje projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Łowieckie na lata 2021-35. I bardzo krótkie uzasadnienie postaram się państwu przedstawić. Uzasadnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu 13 listopada bieżącego roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zarządzenie nr 49 burmistrza miasta Górowo i Łowieckie z dnia 12 listopada bieżącego roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie pod względem zgodności
zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonania budżetu w latach następnych, których zaciąganie planuje się zaciągnąć zobowiązania. I tutaj Izba Obrachunkowa w Olsztynie przedstawia dochody naszego miasta w wysokości 30 373 tysięcy, wydatki ogółem w wysokości 32 77 tysięcy i deficyt w postaci 1 700 zł. Na końcu, tak jak powiedziałem, Komisja RIO w Olsztynie pozytywnie opiniuje ten wniosek. Podpisał to pismo przewodniczący składu orzekającego, pan Krzysztof Mościbrocki. Także ta nasza wieloletnia prognoza finansowa, szanowni państwo, jest kontrolowana przez organ nadzorujący i pozytywnie o tym naszym projekcie się wypowiedziała. Przechodzimy zatem, szanowni państwo, do dyskusji nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Mówimy o wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę. Pan Kamil Bachanowicz, widzę. Nie słychać jeszcze, panie Kamilu, coś, jakiś problem techniczny. Widzę, pan mówi, ale nie słychać. Bardzo proszę wykonać telefon, panie Kamilu, w moją stronę, bo pan mnie słyszy i wtedy będzie można telefonicznie. Tak? Bo mamy problem techniczny. Macha ręką, widać, że się poddaje. W sprawach różnych może jeszcze się uda. Bardzo proszę. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze uwagi do wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad wieloletnią prognozą finansową. Czy kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 w tej wersji, która została przedstawiona przez panią skarbnik i tutaj przeze mnie, zechce zagłosować? W tej chwili trwa głosowanie i tak jak widzę, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych i uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Przechodzimy teraz, szanowna Rado, do kolejnego naszego bardzo ważnego też również punktu. Jest to punkt dotyczący uchwalenia budżetu miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. Również ten temat był poruszany na naszych wszystkich komisjach stałych i jeszcze raz bardzo proszę panią skarbnik Edytę Jarmoluk o przedstawienie dodatkowej informacji, jak to wszystko wynika, a w szczególności z czego wynika deficyt naszego miasta. Jest to pierwszy kredyt, jaki będziemy brali od wielu, wielu lat. Także bardzo proszę o sprecyzowanie tego, pani Edyto. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no tak jak pan przewodniczący wspomniał, przedstawię teraz pokrótce ten budżet, który żeśmy tak ciężko nad nim pracowali. Dochody budżetu miasta w wysokości 30 633 045 zł przedstawia załącznik numer 1. Dochody bieżące w wysokości 22 361 zł 714 inaczej 22 361 714 zł. To są dochody bieżące. Dochody majątkowe 8 271 331 zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości 32 336 536 zł przedstawia załącznik numer 2 i przedstawia on wydatki bieżące w wysokości 22 161 714 zł. Oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 174 822 zł. Załącznik numer 3 oraz załącznik numer 4 przedstawiają dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w odrębnymi ustawami. W 2021 roku kwota, która
na te zadania zlecone przypada, to 7 177 103 zł. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 10 171 822 zł przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku wynoszą 8 499 458 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów podpisanych i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7 w kwocie 8016 zł. Biorąc pod uwagę dochody i wydatki naszego budżetu, pojawił się deficyt w 2021 roku, który wynosi 1 703 491 zł. I zostanie on pokryty przychodami z kredytów w kwocie 949 374 zł, wolnych środków jako nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 254 117 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł. I to są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychody budżetu w 2021 roku będą wynosiły 1 895 491 zł. Rozchody natomiast to kwota 192 tysięcy wynikająca ze spłat rat kredytu, który spłacamy już od jakiegoś czasu. Deficyt, proszę Państwa, pojawił się, ponieważ mamy nadwyżkę wydatków nad dochodami. Kredyt, który będziemy brali, pokryje nam tak naprawdę wydatki inwestycyjne, czyli będzie to źródło pokrycia naszego wkładu własnego do projektów, które będziemy realizować w następnym roku. I od razu zaznaczam Państwu, że kredyt ten, który tutaj jest widoczny, może się jeszcze zmienić. To nie jest tak, że my w tej chwili bierzemy kredyt w takiej wysokości. Jak duży będzie kredyt, tak naprawdę będziemy wiedzieli po zamknięciu tego roku. Czy zostaną nam jeszcze jakieś środki na rachunkach, czy dostaniemy jeszcze jakieś pieniążki, to wszystko jest jeszcze jakby płynne. My planujemy i ten plan wygląda w taki sposób, jak przedstawiłam Państwu na dzień dzisiejszy. Dziękuję Pani. Proszę bardzo, teraz jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I Pani Skarbnik, bo mnie było mnie słychać, dziękuję Pani Skarbnik za szczegółowe przedstawienie. Pan Rafał Gajdamowicz się zgłasza. Bardzo proszę, Panie Rafale. Tak, witam. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o inwestycje, termomodernizacja, jak wygląda, na jakim etapie, bo jest też wpisana, prawda? I na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o te projekty? I chciałem zapytać o te 500 tysięcy z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy te pieniądze wcześniej nie były, że tak powiem, brane pod uwagę przy tej termomodernizacji? Takie jest moje pytanie. Bo być może, że źle kojarzę, ale wiem, że tam było coś dokładane, też jakieś pieniądze. Czy to są po prostu te pieniądze, jeżeli chodzi o sprawy covidowe? Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Odpowiadam. Na etapie, jeśli chodzi o szczegóły, na jakim etapie są wnioski, to ja jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast te 500 tysięcy jest uwzględnione w przypadku termomodernizacji budynku szkoły. Te pieniążki są uwzględnione i były już jak na poprzedniej sesji żeśmy rozmawiali. Tak jak wprowadzałam je do budżetu i tak jest. To się nic nie zmieniło. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Szanownej Radzie i mieszkańcom, którzy nas teraz oglądają albo w przyszłości będą oglądali, że budżet miasta na rok 2021 przewiduje wykonanie 7 zadań inwestycyjnych. Ja tylko przypomnę, co planujemy za te pieniądze i za ten kredyt, który ewentualnie będziemy pobierali, zrealizować w roku 2021, rozpocząć zrealizować. Planowana jest przebudowa drogi wewnętrznej w Górowie Ławeckim na ulicy Bema.
ma. Tak jak mówiliśmy, tu jest kwota około 260 tysięcy i w 100% jest zewnętrzna, czyli miasto w tym momencie nie podniesie tu żadnych kosztów. Planowana jest przebudowa ulicy Słowackiego w Górowie Ławeckim za 1 400 000. Planowana jest przebudowa sieci kablowej przy ulicy Wojska Polskiego wraz z rozbiórką kotłowni. Tutaj pani Sawicz cały czas koło tego również chodziła i to jest też zaplanowane na przyszły rok. Jest to kwota około 20, nawet już się zaczęło, mam tu podpowiedź pani skarbnik, to jest kwota około 28 tysięcy. Duża inwestycja, wdrożenie e-usług w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie planowana jest na ponad 1,5 miliona. Planowana jest również termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Tu jest inwestycja na prawie 2 miliony złotych. Termomodernizacja budynku przedszkola w Górowie i Ławeckim przy ulicy Sikorskiego. Tu są różne kwoty, ale tutaj ostateczna kwota pani skarbnik jest ponad, coś koło 2 milionów bodajże. 1 620 000 mówimy o termomodernizacji przedszkola. I również poważna inwestycja, o której tu mówimy już od kilku lat, przebudowa zdegradowanego ośrodka kultury w Górowie Ławeckim. Tak jak mówił pan burmistrz, jeszcze dzisiaj pan sekretarz poprawiają te wnioski, coś tam jeszcze dosyłają. Jest to kwota na 4 700 000. Takie są planowane wydatki. Oczywiście miasto takich kosztów nie będzie ponosiło, bo są to inwestycje z Unii Europejskiej i z innych funduszy, tylko mówię tutaj o kwocie całkowitej. Także widać, że parę inwestycji w roku 2021 będzie się realizowało. Ja jeszcze spytam pani skarbnik, jak się przełoży ewentualnie wysokość kredytu na nasze spłaty? Czy już wiadomo, jak podwyższy nasze raty spłat? To znaczy się, ja te raty, znaczy kredyt, który został zaplanowany, został rozłożony do roku 2035, więc te raty kredytu aż tak mocno nam nie podskoczą. W związku z czym, no dzięki temu spełniamy ten wskaźnik wspomniany przeze mnie 243. Także raty były planowane niewysokie, bo, znaczy niewysokie no stosunkowo, tak, od 50 do 75 tysięcy rocznie. Dziękuję bardzo. Tak jak było widać, no, jesteśmy zmuszeni wziąć ten kredyt. Tak przedstawiła to pani skarbnik. Innej możliwości nie ma, bo tutaj było patrzone na nasz budżet miasta z różnych stron i nie udało się jednak mimo wszystko uchronić przed pobraniem kredytu. Ale myślę, że w przyszłości jakoś sobie z tym poradzimy. Tym bardziej, że pani skarbnik tu jeszcze mówi, że kwota ta kredytu może ulec zmianie, zmniejszyć się, bo czekamy na rozliczenie roku 2020. W tej chwili, jeżeli nie ma osób chętnych do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta, przechodzimy. Bardzo proszę, panu Kupianowicz. Proszę mówić. Ja mam pytanie do pani skarbnik, żeby parę słów na temat podatków powiedzieć, żeby mieszkańcy wiedzieli, czy te podatki się zmienią, czy się nie zmienią, bo rozmawialiśmy na komisjach i myślę, że warto by było też na sesji powiedzieć o tych podatkach. Czy zostaną na tym samym poziomie, czy się zmienią? Dziękuję. Proszę bardzo, pani skarbnik. Już śpieszę odpowiedzieć. Oczywiście zgodnie z decyzją państwa radnych, bo rozmawialiśmy o tym na komisjach, podatek od nieruchomości w tym roku, znaczy w 2021 roku zostaje na tym samym poziomie niezmiennie. Nie podnosimy stawek podatku, od podatku od nieruchomości, podatku od podatku rolnego oraz żadnych innych opłat na dzień dzisiejszy nie podnosimy. Także mogą państwo być spokojni, jeśli odchodzi. Dziękuję. Pytanie było bardzo dobre tutaj pana Łukianowicza. Uspokajamy mieszkańców. W roku przyszłym, 2021, podatki w naszym mieście nie rosną. Zostają na tym samym poziomie, jak były w roku 2020. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do głosowania nad uchwałą w sprawie budżetu. Kto z państwa... Tak, tutaj mam...
Tak, mam tu jeszcze podpowiedź tutaj pani naszej prowadzącej. Bardzo dobra podpowiedź. Zapoznam Państwa teraz z treścią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 27 listopada wpłynęło do nas pismo właśnie podpisane przez pana prezesa Bogdana Gabera w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodniczący pan Krzysztof Mościbrocki, członkowie pani Anna Michalak i pan Bogdan Gaber, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. Również pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na rok 2021. Uzasadnienie Izby Obrachunkowej. W dniu 13 listopada 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. Burmistrz miasta zarządzeniem nr 50 z 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2021 przedłożył powyższy projekt Radzie Miasta Górowo i Ławeckie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków na rok 2021, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez burmistrza Górowo i Ławeckie, ustalił, co następuje. W projekcie budżetu Rady Miasta Górowo i Ławeckie planowane dochody na 2021 rok wyniosą 30 373 698 zł. Planowane wydatki 32 77 189 zł. Deficyt budżetu miasta wyniesie 1 703 491 zł. Przychody budżetu wyniosą 1 895 491 zł, a rozchody wyniosą 192 tysiące. Burmistrz miasta Górowo i Ławeckie w projekcie uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanym w szczególności z zasobami wykonania budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyżej wymienione źródła przychodów są zgodne z artykułem 217 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym pozytywnie opiniuje Rada Obrachunkowa w Olsztynie. Podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Krzysztof Mościbrocki. Tak, tutaj również kontroluje nasz Regionalna Izba Obrachunkowa. Tutaj również mam pismo naszego przewodniczącego Komisji Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta z dnia 17 grudnia bieżącego roku i następującej treści. Jest to opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miasta na rok 2021. Po wprowadzeniu zmian polegających na wprowadzeniu w dziale 600 616 6050 inwestycji pod nazwą
przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy generała Sikorskiego Bema w Górowie Łowieckim oraz po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta, komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Górowo Łowieckie na rok 2021 i wnioskuje o jego przyjęcie. Podpisał przewodniczący komisji Łukasz Rochun. Tak wygląda opinia i tak wyglądają opinie również Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z powyższym no, jesteśmy chyba bezpieczni, bo jesteśmy kontrolowani tu jeszcze przez organy zewnętrzne, że chyba sobie damy radę w roku 2021 z naszymi finansami, a kredyt, tak jak tutaj było powiedziane, jesteśmy chyba zmuszeni wziąć. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do do dyskusji. Tak? Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze uwagi do projektu? Tak, pan Zbigniew Szlejer. Widzimy, słyszymy, proszę mówić. Ja mam takie pytanie. Mówimy tutaj o tej drodze Sikorskiego, o nawierzchni. A co z nawierzchnią przy ulicy Krasickiego? Bo była mowa, że będzie tutaj, no będę mówił tutaj od dołu po prostu, nie? Aż do Bema. To w końcu jak ta droga współfinansowana z wkładem własnym wspólnie ze starostwem? To ostatecznie co to będzie? Będzie Krasickiego i Sikorskiego, czy tylko Sikorskiego? Już odpowiadam. No nie ma tutaj w tej chwili ze mną pana burmistrza, bo jest na łączach z Europą. Pan Drymuch jest na dole. Ja odpowiem, bo ten temat padł również na naszej Komisji Finansów. Ta droga będzie w dalszym ciągu robiona i na pewno będzie zrobiona we współpracy z panem starostą. W tej chwili nasz akces, bo wyraziliśmy zgodę na finansowanie tej drogi. Ja przypomnę tylko, że w 50% będą to środki zewnętrzne. 25% da pan starosta, że tak powiem, i 25% będzie naszego wkładu i co da 100%. Tak jak rozmawialiśmy z panem Drymuchem, uzgodnienia już są, potrzebny jest projekt i z tą drogą na pewno wystartujemy w roku 2022. W 2021 będą prace planistyczne, projektowe i tak dalej. Także ta droga jest dalej do planowania. Mówiliśmy, że jest to droga strategiczna, praktycznie nasza wizytówka miasta, bo aż od szpitala przez kościół, policję, stadion, bibliotekę, tak mówiliśmy wielokrotnie, będzie robiona, ale na pewno ta inwestycja nie rozpocznie się w 2021 roku. W 2021 roku będą tylko sprawy planistyczne i uzgodnienia. Powtarzam to, co mieliśmy, tak? Ja rozumiem, panie przewodniczący, tylko mi chodzi konkretnie o ulicę Krasickiego. Czy to jest Krasickiego, Sikorskiego w kierunku Bema? Czy po prostu mówimy, bo cały czas słyszę, że mówimy o ulicy Sikorskiego. To, co pan powiedział, ja doskonale rozumiem. Tak, 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 tak. Zadaję pytanie. I tam Krasickiego też wchodzi w to, czy nie? Mówię o szpitala tutaj, no. Ja rozumiem. Z tej informacji, jaką posiadam, to nie będzie ta inwestycja. To nie będzie ta inwestycja, bo to będzie inwestycja, tak jak powiedziałem, właśnie z powiatem. I w 2021 roku będą tylko prace planistyczne i to będzie ta duża od szpitala aż do Bema. Tak? Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze uwagi? Pan Czesław się zgłasza, zadowolony, że w 100% inwestycja będzie na Bema zrobiona. Proszę mówić, panie Czesławie. Ja bym miał takie pytanie, bo nie wiem, czy tam się wkradł jakiś błąd w przeczytaniu odnośnie Komisji Budżetowej, odnośnie drogi wewnętrznej Sikorskiego Bema. Czy to są dwie inwestycje, bo droga wewnętrzna to jest tylko na Bema, to nie jest od Sikorskiego. Ja bym miał na tyle, jeżeli wkradł jakiś błąd, to bardzo bym jest, ja jeszcze raz przeczytam, to chodzi drogę wewnętrzną ulica Bema. Droga wewnętrzna na Bema za 260 tysięcy, 100% środki zewnętrzne. W czytaniu właśnie od Komisji Budżetowej tam wkradł się pewnie jakiś mały błąd, bo chodziło o drogę wewnętrzną od Sikorskiego do Bema. Ja bym chciał tylko taką małe sprostowanie. Być może to jest błąd techniczny, na pewno chodzi tylko o drogę wewnętrzną Bema i dlatego tu pytanie również pana Szlejera było zasadne. Chodzi tylko o drogę wewnętrzną Bema, Sikorskiego. O Sikorskiego nie mówimy w tej chwili, mówimy o Słowackiego. Tak? Dziękuję bardzo. Wszystko w porządku. Pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Panie przewodniczący, bo pan tak dużo mówił o tej ulicy Sikorskiego, Krasickiego, bo to o tym rozmawialiśmy, tak, kiedyś jednak była komisja MDK-u.
bo pan Szlajer tu dopytywał o Sikorskiego, o Krasickiego, przepraszam. To jest ta droga, bo pan mówi od szpitala. Tak. Czyli od szpitala mamy ulicę Krasickiego. Tak. Krasickiego, Sikorskiego. Od szpitala Ema, dobrze tak. Rozumiem. Tak, 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 tak. I to jest ta inwestycja, i to jest inwestycja łącznie z powiatem, z powiatem. Ja rozumiem, ja wiem, ja to wszystko pamiętam, bo tutaj się wkradł nam taki błąd, dlatego pewnie stąd to pytanie pana Szlejera, bo nawet tutaj no, poszła, że tak powiem, taka informacja, że od stopu do Bema. No jestem sam w pojedynkę, nie mam tu żadnej pomocy ze strony urzędników, ale z tego... Tak, tak. Cały czas żeśmy rozmawiali właśnie tutaj, że tak powiem, od tej beczki, tak, na dole, od tego słupa ogłoszeń, tak. Czyli tu i w górę, aż do Bema. Tak, ja powtarzam tutaj i tak pamiętam. Tak, tak. I to jest inwestycja łącznie z powiatem, który da 25%, my 25% i resztę będą środki zewnętrzne. I to w tym roku 2021, tak jak potwierdza pan Drymuk, będą prace uzgodnieniowe, projektowe, bo to jest duża inwestycja. I to jest od szpitala aż do Bema. Tak, taka jest informacja, takie są ustalenia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Pani Ewo, nie słychać. Proszę włączyć mikrofon. Pani... Ja dziękuję bardzo, o to mi chodziło właśnie, żeby potwierdzić, że to od szpitala do Bema. Tak. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby jakieś uwagi do projektu? O, teraz słychać. Proszę mówić, dwa pytania już będą na pewno. Bardzo proszę, pani Kamilu. Ja chciałbym się tylko odnieść do tych wniosków budżetowych, które zostały odrzucone. No, pana burmistrza już nie ma, ale myślę, że to zostanie może przekazane. Chodzi mi o te wnioski, dwa wnioski, czyli o wspólnoty Kościuszki 16 i mój wniosek w sprawie parkingu. One zostały odrzucone z uwagi na to, że oczywiście nie ma na to pieniążków i trzeba było powiększyć deficyt lub wziąć kredyt. Ja rozumiem, że zawsze będą ważniejsze sprawy, czyli ulice, które są współfinansowywane i dofinansowywane. No i te parkingi, można powiedzieć, że zawsze będą wpisywane na koniec kolejki. Także mogę się spodziewać, że pewnie, że nigdy nie będzie na to pieniążków, ale chciałem tylko przedstawić, bo nie miałem okazji wcześniej na komisjach tego przedstawić, w jakich warunkach ludzie parkują. To jest właśnie zdjęcie z parkingu, gdzie właśnie jest, to jest na ulicy Kościuszki. Przy tych warunkach pogodowych, to no niestety jest to... złe warunki i bardzo bym prosił tutaj i chciałbym zaapelować do pana burmistrza, do urzędników miasta o to, żeby wziąć jednak pod uwagę, jeszcze tutaj nie mówię o profesjonalnym parkingu, tylko żeby jakoś tutaj wyrównać to, żeby stworzyć im jakieś warunki do tego normalnego parkowania, bo myślę, że żaden z nas takich warunków nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja te pytanie przekażę dla pana burmistrza. Tu jeszcze pan Edward się do mnie łączy zaraz, bo nas widzi i dlatego tutaj się do mnie kontaktuje. Będzie pan uprzejmy powtórzyć, bo tu panie Edwardzie, tak? Tak? Ja dam na głośno mówiący, tak? I proszę wytłumaczyć, bo pan tu jest na naszym podglądzie i pan słyszy, o czym rozmawiamy. I bardzo proszę o wyjaśnienie, panie Edwardzie. Pan Edward Drymuch będzie mówił. Oczywiście, bo tutaj ten spór chodziło mi o ulicę Sikorskiego. Oczywiście w ten projekt ze starostwem, w który no, wchodzimy już, wchodzi również ulica Krasickiego. Zaraz, nie słychać. Dlaczego nie słychać? A teraz? Tak, oczywiście. Chodzi o ulicę Krasickiego. Oczywiście ta ulica również wchodzi w ten projekt. Nie słychać. Zaraz. Bardzo słabo, panie przewodniczący, ja przepraszam. A może prościej będzie, wejdzie pan Edward na górę w międzyczasie i później nam to wyjdzie. Zaraz, a skąd my tu możemy... Przeczyta pan maila, panie przewodniczący. Panie Edwardzie, będzie pan chyba jednak tutaj... Może pan zaglądnie do nas na chwilę, bo to jednak jest ważna sprawa, panie Edwardzie, dobrze? Tak? Halo? Halo, panie Edwardzie. Już mogę mówić. O, dobrze. Tak. No chciałem tylko wyjaśnić, że oczywiście ulica Krasickiego również wchodzi w ten projekt ze starostwem. Czyli Sikorskiego i Krasickiego. Zadowolony? O. To
To wszystko, dziękuję. Jeżeli można, ja chciałem jeszcze zapytać pana Edwarda, skoro jest pan na łączach. Panie Edwardzie, witam. Chciałem zapytać właśnie, bo tutaj no, do pani skarbnik skierowałem pytanie, ale myślałem, że ktoś jest w otoczeniu pani, o właśnie termomodernizację. Na jakim etapie są te projekty, no takie ważne dla naszych szkół? Jasne, już wyjaśniam. Jeśli chodzi o termomodernizację szkoły podstawowej, zostało zgłoszone rozpoczęcie do nadzoru budowlanego. Także jesteśmy, żeby nie wygasło pozwolenie, z przetargami jeszcze na razie czekamy, z ogłoszeniem przetargu. Natomiast już zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych poszło do starostwa, do nadzoru budowlanego w Bartoszycach. Czyli rozumiem, że projekt gdzieś tam na górze dostał zielone światło, tak? Czyli tak, jest pozytywnie rozpatrzony i uda się go w przyszłym roku gdzieś tak rozpocząć? Czy... No to już rozpoczęcie jest zgłoszone, to co mówię. Aha. Także z dniem 20, konkretnie 2 stycznia jest zgłoszone rozpoczęcie budowy. Dobrze. Natomiast no, sam proces jeszcze potrwa, proces przetargowy, prawda, jak wiemy, wchodzą w grę zamówienia publiczne. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania ze strony radnych? Myślę, że łączenie pana Edwarda było bardzo potrzebne. Dziękujemy panie Edwardzie, także wyjaśnił pan nam nasze tutaj niepewności. W związku z powyższym przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2021. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetu miasta na rok 2021? W wersji przedstawionej tutaj bardzo szczegółowo przez panią skarbnik. Mieliśmy wgląd na to wszystko. Zechce zagłosować. Tak, mamy już wszystkie głosy oddane. Informuję Wysoką Radę, że głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Także budżet na rok 2021 mamy uchwalony. Także bardzo prosimy panią skarbnik o sprawiedliwe zarządzanie tym budżetem, żeby starczyło na cały rok i tutaj ludziom się żyło godnie i bogato. Dziękujemy. Przechodzimy, Wysoka Rado, teraz do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawach ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. Temat ten był omawiany na naszych komisjach stałych. Także wiemy chyba, o czym tutaj rozmawiamy. Jest to cykliczna sprawa. Mamy komisje stałe Rady Miasta i tutaj na poszczególne miesiące jest zaplanowana nasza praca. Jest zadanie, kto jest za te zadanie odpowiedzialny i poszczególne miesiące roku, od miesiąca stycznia aż do miesiąca grudnia. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Kamil Bechanowicz. Tak, proszę. Chciałbym się tylko spytać, czy uwagi, które wniosłem do tych programów, zostały uwzględnione. Pani Sylwio? Tak, pani Sylwia kiwa głową, że zostały uwzględnione. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do planu pracy komisji stałych? Jeżeli nie ma, pokrótce postaram się tu szybko odczytać. Jest to uchwała numer 174 przez 2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, naszego regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie, Rada Miasta uchwala, co następuje. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miasta na rok 2021, stanowiące załączniki do niniejszej ustawy, uchwały, przepraszam. Jest to załącznik numer 1, numer 2, numer 3, 4 i 5. Są tu uwzględnione wszystkie nasze komisje. Tak, mam się chyba trochę zgubiłem. Jedną chwilę.
Jedną chwilę. O, już dobrze, że pani Sylwia jest blisko mnie. Jest to uchwała, przepraszam bardzo, odwołuję wszystko i jeszcze raz tutaj my o tym wszystkim mówimy. Jest to uchwała numer 173/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 17 grudnia w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta na rok 2021. Na podstawie również tutaj przepisów o samorządzie gminnym naszego regulaminu Rada Miasta uchwala, co następuje. Zatwierdza się ramowy plan pracy Rady Miasta na rok 2021, stanowiący załącznik numer 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tej chwili, Szanowna Rado, mówiliśmy o ramowym planie pracy Rady Miasta. Tutaj również rozpisane są na poszczególne miesiące nasza praca. Jest to praca ramowa Rady Miasta. To, co mówiliśmy wcześniej, mówiliśmy o komisjach stałych. W tej chwili mówimy o planie pracy Rady Miasta. Przepraszam bardzo, mój błąd. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do ramowego planu pracy Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta na 2021 rok? Zechce zagłosować. Czekamy na pana Komorowskiego. Dziękuję bardzo. W tej chwili mamy wszystkie głosy. Głosowało 13 radnych. Uchwała w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta została podjęta w sposób jednogłośny. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy właśnie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o komisjach stałych Rady Miasta. To co właśnie mówiliśmy, mamy pięć komisji. Ja tylko przypomnę, jest to Komisja Planu Budżetu, Handlu i Usług, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. Mamy również Komisję Rewizyjną, mamy również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. I w tej chwili przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na rok 2021. To jest to, o czym mówiliśmy, poszczególne miesiące naszego roku i praca tych komisji. Kto z panów i pani panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na pana radnego Rochun. Panie Łukaszu, czekamy na głos. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została przyjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, zatem do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt mówiący o wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji miasta Górowo i Ławeckie. Również ten temat był poruszany tutaj. Jeżeli pan Edward nas słyszy, to bardzo proszę, panie Edwardzie, o kilka informacji. Nasze miasto jest aglomeracją, jak się dowiadujemy. Brzmi to bardzo poważnie. Czy pan Edward jest na łączu? Tak, mam informację, tak, pani Kasia, a no właśnie, proszę mówić o naszej aglomeracji właśnie Górowo, proszę mówić. Tak, musimy podjąć taką uchwałę ze względu na zmianę w ustawie Prawo wodne, według którego wszystkie uchwały poprzednie określające obszary aglomeracji z końcem tego roku po prostu tracą ważność. I żeby pozyskać jakiekolwiek środki dofinansowanie na budowę czy to kanalizacji, czy wodociągów, no niestety musimy posiadać taką uchwałę. Dodatkowo wszystkie jakby miejscowości, których oczyszczalnie obsługuje powyżej 2000 mieszkańców, muszą też być określone jako aglomeracje.
według Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. I taką uchwałę Państwu przedstawiliśmy, no musimy ją podjąć ze względu na możliwości jakby dostania później dofinansowania, jeżeli będą takie potrzeby. Mhm. Dziękujemy za dodatkowe wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytanie, uwagi do tej uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym odczytam teraz treść uchwały nr 175/2020 Rady Miasta Górowo i Łowieckie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Górowo i Łowieckie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo wodne, po uzgodnieniu z dyrektorem Zarządu Zieleni w Olsztynie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miasta Górowo i Łowieckie uchwala, co następuje. Wyznacza się aglomerację Górowo i Łowieckie o równoważnej liczbie mieszkańców 4139 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Górowo i Łowieckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Opisaną charakterystykę aglomeracji Górowo i Łowieckie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w paragrafie pierwszym, określa mapa w skali 1 do 10 tysięcy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 55/2005 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Górowo i Łowieckie. Było to ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w numerze 178, pozycja 1957. Na podstawie artykułu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisku utraciło moc z dniem 15 listopada 2008 roku. Także tak, te wyjaśnienia, o których mówiła pani tutaj Łuczkowska, są jak najbardziej aktualne. Mamy aktualne dokumenty i w tej chwili, tak jak odczytałem, aglomeracja nasza miejska jest wyznaczona. Do tej uchwały jest również mapka, także wiadomo, skąd dokąd zaczyna się nasze miasto i nasza aglomeracja. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do głosowania w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Kto z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować? Czekamy jeszcze na głos pana Kamila Komorowskiego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt mówiący o uchwaleniu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo i Łowieckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Jest to również cykliczna sprawa. Na ten temat była mowa w naszych komisjach stałych. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tej uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Ja tylko przypomnę, że celem właśnie tej współpracy z organizacjami jest wzrost aktywności społeczności lokalnej. Cele szczegółowe tego programu to budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umocnienie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycje. Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji, rozwój wolontariatu,
wyznaczenie różnorodności oferty kulturalnej i sportowej w mieście Górowo i Łowieckie, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. Tak to wszystko wygląda. Przechodzimy zatem, jeżeli nie ma pytań, do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz, Szanowna Rado, do zaopiniowania projektów odpowiedzi na pisma. Sprawa tutaj dotyczyła wymiany pieca. Wiem, że ten temat był poruszany na Komisji Gospodarki. Tutaj pani Sylwio, pan Czesław jest w temacie? Antonowicz? Bardzo proszę pana przewodniczącego o kilka słów. Tutaj tak wiemy, o czym mówimy. Chodzi o wymianę pieca. Bardzo proszę, panie Czesławie. Wymianę pieca centralnego ogrzewania to Komisja Gospodarki Komunalnej jakby pozytywnie zaopiniowała odpowiedź odnośnie wymiany pieca centralnego ogrzewania i poparła jakby stanowisko pana burmistrza odnośnie kwoty rekompensaty za wymianę jakby z pieca węglowego na cały system centralnego ogrzewania gazowego. Także jesteśmy na tak komisja głosowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia, nie będę tego pisma odczytywał chyba całego, tylko... Tak. Ze względu, Szanowna Rado, na dane osobowe tutaj zawarte w tym piśmie, ja nie będę go tutaj w całości odczytywał. Powiem tylko bardzo ogólnie tutaj. Jedna z mieszkanek naszego miasta zwróciła się tutaj z prośbą o wymianę pieca centralnego ogrzewania. Tutaj, bo to jest mieszkanie nasze miejskie, tak? I tutaj... Dobrze, tutaj właśnie tak. Tak. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Górowa i Ławeckie stwierdza, że otrzymana pomoc w formie zwolnienia z czynszu na okres 2 lat w kwocie 7715 zł rekompensuje poniesione przez panią koszty wymiany pieca centralnego ogrzewania oraz wymiany pieca. Tutaj chodziło o to, że mieszkanka na własną rękę, że tak powiem, tutaj dokonała wymiany tego pieca, poniosła z tego tytułu pewne koszty i w ramach rekompensaty ta pani została zwolniona na okres 2 lat z niepłacenia czynszu, co w konsekwencji ma dać tą kwotę 7715 zł. Także w 100% ta kwota została jak gdyby przez panią zaspokojona. Także rozumiem, że taka odpowiedź tutaj pójdzie w stronę mieszkanki naszego miasta i bardzo proszę teraz o zagłosowanie, czy taka odpowiedź tutaj jest adekwatna. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Informuję, że pismo tej treści zostanie wysłane. Informuję również Wysoką Radę, że przechodzimy do kolejnego punktu, że wpłynęło do nas pismo Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Pismo jest następującej treści. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Górowo i Łowieckie, zwracam się z prośbą do Rady Miasta Górowo i Łowieckie, pisze pan komendant powiatowy, o rozważenie możliwości wzięcia udziału w 2021 roku w zakupie sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w ramach sponsoringu za połączone środki z programu inwestycji modernizacji policji oraz środki samorządów w systemie 50 na 50.
I tutaj pan komendant wymienia całkowity koszt zakupu pojazdu. Samochód segmentu C kosztuje 100 tysięcy, samochód segmentu C w wersji nieoznakowanej 95, SUV kosztuje 120 tysięcy i furgon patrolowy, cena takiego zakupu, cena wynosi 210 tysięcy. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu Górowo-Iławeckie, pisze pan komendant, oraz realnych potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, proponuję wziąć pod uwagę samochód osobowy typu SUV lub furgon. Jednocześnie chciałbym podziękować za dotychczasowe wsparcie i pragnę Państwa zapewnić, że udzielona nam pomoc w 2021 roku przyczyni się do zwiększenia efektywności i mobilności służb policji, a tym samym do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Górowo-Iławeckie. W związku z powyższym pragnę proszę poinformować mnie o terminie tutaj naszego spotkania. Także pan komendant był informowany i taka jest treść tego pisma z Komendy Powiatowej. Pismo to było, że tak powiem, obradowane w poszczególnych komisjach naszych. Także no, nie mamy dobrych informacji dla Komendy Powiatowej Policji, dlatego że no, tak jak było słychać, jesteśmy zmuszeni do pobrania kredytów w wysokości 1 700 000 i gdybyśmy chcieli zasponsorować, tak jak tu jest napisane, w 50% zakup takiego samochodu, należałoby zwiększyć jeszcze możliwość zwiększenia kredytu na zakup samochodu dla policji. Dlatego też przygotowaliśmy taką odpowiedź dla komendanta powiatowego policji w Bartoszycach, następującej treści. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 25 listopada Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 7 grudnia informuje, że ze względu na brak wolnych środków w budżecie miasta Górowo-Iławeckie na rok 2021 na chwilę obecną nie ma możliwości percypacji w kosztach zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. No jest nam bardzo przykro, bo widzimy też potrzebę bezpieczeństwa. Taki samochód na pewno przyczyniłby się do bezpieczeństwa w naszym mieście, no ale nie jesteśmy w stanie w tym roku, że tak powiem, nie mamy takich możliwości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym taka treść pisma będzie udzielona dla pana komendanta policji. Bardzo ubolewamy, że no nie jesteśmy hojni w tym roku, ale no nie ma takiej możliwości. Także bardzo proszę teraz o zagłosowanie. Czy taka treść pisma jest adekwatna do stanowiska Rady? Bardzo proszę o zagłosowanie. Tak, mamy głosy przeciwne. Bardzo proszę, pani Anna Piszczek. No powiedz. My tu z Grażynką źle zrozumiałyśmy. Myślałyśmy nie jako... Że jesteśmy przeciwko zakupieniu tego samochodu. Po czyli prostu. Zgodne jesteśmy za pismem. Dobrze, bo tu jeszcze inne też głosy są. Ja też źle zrozumiałam. Jestem przeciwna zakupowi, filmowaniu. Dobrze. Bo to jakoś tak pan przewodniczący to czytał, że... Tak, właśnie tak? Mi też jakoś... Tak. No. Ja też bym chciał małe sprostowanie, bo też myślałem o zakupie samochodu i też się na to nie zgadzam. Nie. Dobrze, wkradło się małe nieporozumienie. Czy możemy powtórzyć to głosowanie? Jak to wygląda? Następnym razem trzeba czekać do końca przeczytania pisma przez pana przewodniczącego, a nie głosować wcześniej. Ale ja czekałam do samego końca i mimo wszystko źle zrozumiałam, przepraszam. Być może no moja wina, czyli jeszcze raz, pani Ewa Andochów, swoje stanowisko proszę wyrazić. Jestem przeciwna dofinansowaniu. Pan Czesław Antonowicz. Jestem też przeciwny dofinansowaniu, ale jestem za pismem. Dziękuję, w ten sposób, dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę głosy, bo nie widzę tam jeszcze, pani Anna Piszczek. Jestem przeciwko zakupowi samochodu. Dobrze. I pani Grażyna Sawicz?
Jestem przeciwna zakupowi samochodu. Pan Komorowski Kamil? Dobrze. I pan Maciej Chorak, to wiadomo, że będzie przeciwny. No, ja tylko już powiem szczerze, nie ze względu, że tak powiem, gdzie pracuję, ale chciałbym zaznaczyć tylko, że mówię, okres finansowania, jeżeli chodzi o pojazdy służbowe, tak jak w tamtym roku mówiliśmy, jeżeli chodzi o formację policji, nie był finansowany przez kilka lat. Z tego, co mi wiadomo, jeżeli chodzi o inne samorządy, w tym roku ta chęć została wyrażona i będą finansowane te radiowozy. Jeżeli chodzi o finansowanie, nie chodzi tutaj w piśmie o finansowanie całych 50%. Jednakże dorzucenie się moim zdaniem przy następnym budżecie warto też byłoby może ewentualnie skonsultować z innymi samorządami, może wspólnie, że tak powiem, może nie przy dużych środkach finansowych, ale uzbierać te 50%, bo może i również Urząd Gminy w Górowie. A jeżeli chodzi o czasy, że tak powiem, tej pandemii, no nie ukrywajmy, no nie wiem, czy państwo posiadają wiedzę, jak te pojazdy są potrzebne, sprawdzanie tych kwarantan i tego wszystkiego, to jest naprawdę masakra, jeżeli chodzi o dojazd w co niektóre miejsca. I zapewne taki pojazd by się przydał. No mówię, codzienne wykonywane czynności moim zdaniem tutaj jak najbardziej były adekwatne do stosowania przez pana komendanta tutaj pismo. Więc ja mówię, jestem przeciwny pismu i jestem jak najbardziej za dofinansowaniem tego pojazdu. Z uwagi na to, że na pewno poprawiłoby to jakość sprawdzania, jeżeli chodzi o kwarantanny i zadbanie o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o czas pandemii. Moim zdaniem warto na to zwrócić uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Chorak jest policjantem również, więc rozumie te problemy dogłębnie i jego stanowisko jest bardzo zrozumiałe i dziękuję za takie stanowisko, bo tak. Podsumowując, Szanowna Rado, podsumowując ten wniosek, 11 głosów jest za nieudzieleniem pomocy, dwa głosy były przeciwne. Dziękuję bardzo. Pan Szlejr się łączy. Panie Zbyszku? Tak, ja chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi pana Maćka Choraka. Oczywiście popieram, że ma rację, zagłosowałem przeciwko, ale patrząc, panie przewodniczący, na ostatnią sytuację, wydarzenia w naszym kraju, uważam, że policję stać na bardzo dużo. Znaczy całymi szwadronami ochraniać pewnych ludzi, także tam bardzo dużo środków pokłania to finansowe. Także myślę, że MSW i policja powinno mieć kasę na to. Nie samorządy, tylko jako państwo powinno to dofinansować. Dziękuję. Dziękuję bardzo za stanowisko. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze jakieś uwagi w tym temacie? Wyszło trochę nieporozumienie, ale tak generalnie stanowisko jest nasze, że no nie jesteśmy w stanie w tym roku przy tej sytuacji finansowej naszego miasta, gdzie jesteśmy zmuszeni wziąć kredyt, żeby przeżyć, na dofinansowanie dodatkowo jeszcze policji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019. Przyszła teraz do nas tu informacja. Jest to informacja złożona przez pana naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach i pan naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach pismem z 2 listopada informuje nas, że naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, przedstawia informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych niżej wymienionych osób, burmistrza, przewodniczącego naszej rady. Informuje również pan naczelnik tutaj, że nie ma tutaj żadnych uwag i nieprawidłowości do złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby wskazane w piśmie. Także to jest tylko informacyjnie i tutaj również pan skarbnik informuje nas, że w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym burmistrz miasta po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wskazane w piśmie informuje, że wszystkie osoby zobowiązane złożyły oświadczenia majątkowe, a w trakcie tej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. To jest do informacji Wysokiej Rady. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt mówiący o analizie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Górowo i Ławeckie od 1 stycznia do 30 czerwca. Wiem, że na łączach jest z nami pani Łuczkowska i poprosimy panią Katarzynę o przybliżenie tego tematu. Sprawy te były omawiane na naszych komisjach stałych, ale bardzo prosimy jeszcze panią Katarzynę o przedstawienie tej informacji odnośnie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo proszę.
Jak pan powiedział, dostaliście państwo analizę stanu gospodarki odpadami. Ta analiza za rok poprzedni też jest publikowana na BIP-ie naszego Urzędu Miasta, więc każdy może się z nią zapoznać. I tak, porównanie tego półrocza i półrocza z roku poprzedniego pokazuje nam, że poziom segregacji w naszym mieście znacznie wzrósł, bo z 28% w roku 2019 do aż 43% w tym roku. Więc mieszkańcy zaczęli segregować śmieci i to, można powiedzieć, tak porządnie. Też dzięki temu, że jakby wyjęliśmy z systemu nieruchomości niezamieszkałe, mamy o około 300 ton mniej odpadów zmieszanych. Więc to też jakby obniża nasze koszty jako gminy i jako mieszkańców, bo przedsiębiorcy teraz płacą za te śmieci, które tak naprawdę de facto wytworzyli, a nie płacą stawek tych ustawowych, czyli tak naprawdę nierealnych, bo to była stawka około 5 zł za mały pojemnik. Gdzie tak naprawdę mały pojemnik według realnych kosztów powinien nosić około 30 zł. Także poziom segregacji wzrósł. No niestety rynek odpadów jest rynkiem ciężkim, trudnym. Na okrągło są jakieś zmiany. Już w sierpniu tego roku znów były podwyżki odpadów za zagospodarowanie ich na zgoku w Olsztynie. Dzisiaj jest już, rozpoczęło się walne zgromadzenie wspólników. Po raz kolejny jest poruszany temat podwyżek już od nowego roku 2021. Zobaczymy, jakie kwoty tutaj wyjdą. Wiemy, co z tego będzie. Tak naprawdę jakie kwoty. No my jako urząd staramy się też te koszty obniżać. Dzięki temu też postawiliśmy te kompostowniki i widzimy, że te kompostowniki na terenie miasta spełniają swoją rolę i dzięki temu mamy mniejszą ilość odpadów biodegradowalnych, za które musimy zapłacić, tak jako zagospodarowanie i wywóz. A tak naprawdę no, można je wykorzystać później jako nawóz nawet na rabaty miejskie. Nie musimy za to dodatkowo płacić. Może jakieś pytania, czy... Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania w stronę pani inspektor, bardzo proszę. Ja mam pytanie, jeśli można, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pani Ewa Antochów. W zasadzie może nie pytanie, tylko takie, rozmawiałam ostatnio z panią Kasią. Może właśnie jest okazja po temu, bo obiecała, że tam jakieś zostaną wywieszone na śmietnikach. Chodzi mi dokładnie o coś takiego jak, nie wszyscy mieszkańcy jeszcze, że tak powiem, chcą to robić i widać, że to robią. Ale może nie wiedzą do końca jak. Chodzi mi o opakowania po smokach i mleku, które lądują w pojemnikach na papier. Proszę państwa, to nie ląduje w pojemniku na papier, powinno to lądować w pojemniku na tworzywa sztuczne, czyli tak zwany żółty pojemnik, plastik. I to do plastików jeszcze jedna moja taka prośba, gorąca. Proszę państwa, gniećmy te butelki, gniećmy te kartony, przed wrzuceniem je do worka i wyniesieniem do śmietnika, bo to naprawdę gabarytowo bardzo nam ułatwia sprawę i nie są wtedy te kolby tak mocno zawalone, jeśli zgnieciemy tą butelkę czy ten karton po tym, co tam zużyjemy. Ja bym miała tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie? Rafał Gajdamowicz. Proszę bardzo, pan Rafał Gajdamowicz. Pani Kasiu, też taką prośbę, jeżeli chodzi o te kompostowniki. Ja już kiedyś wnioskowałem o taki kompostownik, żeby postawić tutaj za dwunastkiem też, żeby coś takiego się znalazło. Może to być większy kompostownik, bo to w takiej ulicy jednak tych produktów się zbiera. Także jeżeli można by było, to też taki wnioskowałbym o taki kompostownik. Mamy przewidziany, więc na wiosnę powinien się tam pojawić. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz powtórzę, te kompostowniki, które Urząd Miasta ostatnio zakupił, naprawdę są dobrym pomysłem, strzałem w dziesiątkę. One sukcesywnie się zapełniają i sukcesywnie są opróżniane przez miasto, a dzięki temu no, te kilogramy no, nie są wywożone za pieniądze i w sposób rozsądny są zagospodarowane, bo tak jak mówi pani, będzie później nawóz na nasze miejskie rabaty. Tutaj też jest analiza stanu gospodarki odpadami przedstawioną przez panią inspektor. Tutaj szczególnie bardzo istotny jest jeden właśnie wykres tutaj. Ja go może tutaj pokażę. Ilość odebranych odpadów tutaj, tak? I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa właśnie, że ilość odebranych PET-ów, czyli plastików, papieru i szkła rośnie. Oznacza to zdecydowanie, proszę państwa, że następuje segregacja. Także widać, że plastiki, papier i szkło jest segregowane i coraz bardziej i coraz więcej.
Także dziękujemy za przedstawienie tego zagadnienia. Liczymy na to, że rok 2021 nie wpłynie w jakiś sposób znaczący na nasze podwyżki, bo wiem, że w tym naszym zgoku olsztyńskim cały czas się to przewraca i już tam pewne podwyżki miały być od sierpnia, pani Kasiu, prawda? W sierpniu już podwyżki były. Były nawet w sierpniu właśnie. Były, tak. A jak wygląda sprawa podwyżek na przyszły rok? No dzisiaj jest właśnie walne zgromadzenie wspólników, zobaczymy, co zostanie ustalone. Jeżeli się wspólnicy nie dogadają, to kolejne jest już po świętach. Mhm. Podwyżki planowane są, powiem tak, no bardzo duże. Mhm. Z przyskoków. Dobrze. Także dziękujemy za informacje odnośnie stanu gospodarki odpadami komunalnymi i z niecierpliwością czekamy przyszłego roku, jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj również mamy informację, pismo wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zadymiania tutaj mieszkań. To pismo było również analizowane przez poszczególne komisje. Ja dodam tylko w ten sposób, bo tu bez wchodzenia w szczegóły, bo tu są dane osobowe mieszkańców i tak dalej. Powiem tylko w ten sposób, że wspólnota mieszkaniowa właścicielu lokalu numer 10 przy ulicy Wojska Polskiego zwróciła się do nas tutaj z pismem o pomoc w kwestii no, zadymiania budynku. Tam sukcesywnie dochodzi do dymienia z komina. Mieszkańcy tu podkreślają, że nie mogą otwierać okien i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo uciążliwe. Chcę powiedzieć, że sprawa nabrała dalszego biegu. W tej chwili pismo jest badane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach i czekamy na odpowiedź. Chodzi tutaj o sposób no, opalania w tym budynku. Także sprawa jest w toku i będziemy tą sprawę dalej tutaj badali, bo jest duża uciążliwość. Ci mieszkańcy od szeregu lat podkreślają właśnie uciążliwości związane z zamieszkiwaniem w tej okolicy. To byłoby tyle. I przechodzimy już do ostatniego naszego zagadnienia, naszego punktu, sprawy różne. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś ma jakieś sprawy, pytania, bardzo proszę o zadawanie i zajęcie stanowiska. Pan Rafał Gajdamowicz, proszę bardzo. Tak, witam. Ja mam taką uwagę i taką sugestię, bo na tam radny Łukasz Łukianowicz podjął sprawę podatków. Były one dyskutowane na komisjach i wcześniej jak dostaliśmy informacje o jakby tutaj o posiedzeniu sesji, to było to wpisane. Ja mam taką prośbę, że to, że na przykład Rada nie wyraziła się negatywnie na temat tej, jakby tego projektu uchwały. Mimo wszystko prosiłbym, żeby takie rzeczy też się znajdowały na sesji i żeby oficjalnie było można wyrazić swoją opinię na temat właśnie między innymi podatków, bo jeżeli przechodzą, to się to pojawia, jak się nie przechodzą, to się to nie pojawia. Także ja mam tutaj na przyszłość taką sugestię, czy po prostu przejdzie, czy nie przejdzie, żeby taka informacja i taki punkt mimo wszystko znalazł się w programie sesji. Mam tutaj podpowiedź, przepraszam bardzo, mam podpowiedź tutaj ze strony naszej pani właśnie prowadzącej i ona mówi właśnie, że te uchwały, które punkty, które nie przeszły na komisjach, nie podaje się pod obrady sesji. Ale jeżeli będzie taka nasza wola, to takie coś jest to możliwe, bo generalnie nie dyskutuje się na tematach, które na komisji, że tak powiem, padły, tak? Ale ze względu na ważność danych zagadnień możemy te tematy poruszać tutaj. Jeżeli w przyszłości będzie takie stanowisko Rady, myślę, że nie ma przeciwwskazań, żebyśmy o tym dyskutowali, bo jest to ważne. Podatki są to pieniądze, dotyczy mieszkańców, dotyczy nas wszystkich, więc trzeba o tym rozmawiać. Mam jeszcze jedną tutaj sprawę, jeżeli chodzi tutaj o znak. Chodzi mi o to, że jest tam problem, sam się z tym spotkałem. Przy tym nowym rondzie tam na ulicy Zwycięstwa, wcześniej był zakaz wjazdu jakby od strony Bartoszyc, a wjeżdżając w stronę kierunku ulicy Zwycięstwa z miasta jest znak, że to jest droga jednokierunkowa. A tam po prostu wyjeżdżają samochody i jadąc ostatnio, nie wiem, już jest wszystko tak jak trzeba, bo sprawdzałem, już stoi nowe oznaczenia, także jest wszystko w porządku. Już na tym rondzie postawili nowe oznaczenia, są zakazy. Aha, także. No dziękujemy, mamy
Mamy tutaj informację, już od razu udzieloną odpowiedź. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Tak. Pani Grażyna Sawicz, proszę mówić. Ja chciałam zapytać, bo mówi się o tym, że poszły jakby do przodu prace z termomodernizacją szkoły, czy równolegle idą prace z przedszkolem? Czy coś na ten temat wiadomo? Z termomodernizacją przedszkola? Nie mam tu nikogo z urzędników, nie mogę odpowiedzieć, chyba że, że pan Edward nas widzi i słyszy. Panie Edwardzie, nie widać, nie słychać, także na razie bez odpowiedzi. O, już, już, już. Jeśli chodzi o termomodernizację przedszkola, tam czekamy po prostu dalej na środki. Czekamy na środki, jeżeli się pojawią jakiekolwiek pieniądze, a tam mamy czas. Tu chodzi o czas wygaśnięcia pozwolenia czy pozwoleń na budowę. Więc tam mamy do półrocza czas na to, żeby po prostu wiedzieć, czy udźwigniemy, czy nie udźwigniemy tego przedszkola. Aha, dziękuję bardzo. Jeszcze dalej, pani Grażyno, tak, proszę mówić. Nie słychać. Przy ulicy Olsztyńskiej w kierunku Lidzbarka na wysokości dawnej rzeźni stoi pachołek i on jest niezabezpieczony. Nie wiem, czemu on służy, czy on zabezpiecza przed czymś, czy tylko tak po prostu. Ja mam prośbę, albo go proszę po prostu usunąć, albo jakoś tak zabezpieczyć, żeby był widzialny, bo on stanowi zagrożenie, tam jest ciemno i jak człowiek tak musi w ostatniej chwili zahamować, podobno tam doszło do stłuczki nawet jakiejś, więc bardzo proszę, tak? Już wyjaśniam. Ten pachołek po prostu ochrania, że tak powiem, awarię, która jest, czyli zasuwę. Zasuwa, która no, puszcza wodę z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest otwarty całkowicie ruch ulicą Zwycięstwa i Kaliningradzką, nie można tej awarii jakby usunąć. No, nie chcielibyśmy po prostu się posuwać do tego, żeby po prostu zająć ulicę i ludzie nie mieliby, powiedzmy, przejazdu. Panie Edwardzie, to moja prośba, żeby go tak zabezpieczyć, żeby on był widoczny, jakąś taką taśmą może, no bo naprawdę, on stanowi, no podobno tam pani radna nawet, wiesz, Boska mówiła, że była tam stłuczka, ja nie byłam świadkiem akurat, a poza tym on jest naprawdę niewidoczny, więc on stanowi zagrożenie, bo tam trzeba nagle wyhamowywać, nie wiadomo. Także proszę o zabezpieczenie, tak, żeby był widzialny. No, poproszę, tak, to jest sprawa oczywiście EWIKS-u. Przekażę. To bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, Łukasz Ukianowicz, jeszcze ja mam pytanie do pana Edwarda właściwie. Może nie pytanie, tylko prośbę już po raz kolejny. Proszę o nasypanie tłucznia czy jakiegoś kruszywa między garażami na ulicy Zwycięstwa, z tego względu, że podczas budowy ulicą tą Zwycięstwa zrobiła się taka jakby obwodnica trochę. I sporo osób jeździło między tymi garażami, no tam jest ta droga już dla tych mieszkańców dosyć zniszczona, wybiły się te dziury, także prosiłbym, żeby przed zimą jeszcze jakoś, czy no już w tym, no już właściwie teraz zima będzie, żeby uzupełnić po prostu te dziury, jakoś zasypać, żeby ci mieszkańcy między blokami mieli poprawioną tą drogę. No bo mówię, że w czasie... Nie, ale dobrze. Tak? Tak, tak, zrozumiałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Jeżeli nie widzę i nie słyszę, będziemy pomału kończyli naszą dzisiejszą sesję. Bardzo proszę. Kto się zgłasza? Ja mam takie dwie sprawy. Radny Szlejer, Zbigniew. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy te szkody będą zrobione po przejeździe tych tutaj ciężarówek w Górowie. To między innymi dotyczy też ulicy Olsztyńskiej. I drugie pytanie, dziękować nie będę, ale chciałbym się bardzo pozytywnie wyrazić o panu Sadowskim, że po prostu wszystkie sprawy, które mu się zleca, wykonuje praktycznie bezwłocznie. Także widać, że chłopak czy pan Sadowski się stara, no jestem zadowolony po prostu z jego działań. O tak. Dziękuję. Pan Edward słyszy? Słyszę. Właśnie, kiedy ona będzie poprawiona, bo... No i pan burmistrz słyszy, bo to premia musi być jeszcze. Już wyjaśnię. O remoncie tych dróg tam właśnie
poprawiona przez wykonawcę, nie wiem, czy przez przedsiębiorców, którzy budowali tę drogę. Ja już wyjaśniałem tą sprawę po uzgodnieniach, które odbyły się w miesiącach letnich, nie pamiętam w tej chwili w jakim miesiącu, z firmą przy udziale, powiedzmy, nawet inżyniera kontraktu, a z grupą konkretnie budującą, czyli NDI, że po zakończeniu praktycznie inwestycji takie padło zobowiązanie. A kiedy będzie zakończenie inwestycji, nie wiem. To tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Więcej spraw już nie widzę i nie słyszę. Tak? Grażyna Sawicz, bardzo proszę. Ja jeszcze skorzystam z tego, że jest pan Edward na wizji. Ja tylko chciałabym zapytać, jak tam sprawa z tą właśnie naszą kotłownią, że tak powiem, na jakim jest etapie? Już wyjaśniam. Na dzień dzisiejszy, w ubiegłym tygodniu, zostały zakończone prace związane z przyłączami, powiedzmy, do budynków, czyli zrobione nowe i przyłącza, nową skrzynkę, nowy licznik. Więc dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, że możemy już robić, powiedzmy, myślę, że to będzie zapytanie, bo nie będzie to aż taka wielka kwota, nie będziemy robili przetargu, a zrobimy w formie zapytania tak jak przedtem. Przedtem my zrobiliśmy zapytanie o koszt tej rozbiórki, ale z uwagi na to, że okazało się, iż firma Ewic właściwie nie ma przyłącza do kotłowni. Po drugie, to przyłącze, które znajdowało się w tej kotłowni, również zasilało budynek numer 10 i nie wiem co jeszcze, więc należało najpierw rozpocząć tutaj od prac związanych z przeniesieniem, że tak nazwę, całego przyłącza. Złącz, przyłącz i szafę. Dziękuję panie. To było wykonane, zakończone. No nie wiem, czy jest sens, bo się zastanawiam nad tym, czy w okresie tym zimowym po prostu ogłaszać to zapytanie o koszty rozbiórki. Tego jeszcze nie wiem, powiem, jeszcze na razie się nie zdecydowałem. W zależności, gdyby była zima taka, jaka jest, to być może i owszem, prawda, można byłoby tutaj, a tam mieliśmy z tego, co kojarzę, w granicach od 20 do 60 tysięcy taka była rozbieżność, bo było kilka ofert na rozbiórkę. Jakoś od 20 do 60 tysięcy złotych koszt rozbiórki tej kotłowni. Zasypaniem oczywiście i tak dalej. Dziękuję panie Edward. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, tak. Rafał Gajdamowicz. Pan Rafał Gajdamowicz. Ja mam pytanie panie Edwardzie. Tutaj pan burmistrz wspomniał o tym projekcie Placu Zabaw, że być może, że będzie to zrealizowane przy współpracy będzie, ze stowarzyszeniem. Będzie, tak. Chciałem zapytać, czy jest tam zaplanowane przede wszystkim oświetlenie i jakiś monitoring na tym placu zabaw? Tam jest oświetlenie LED-owe zaplanowane, powiem tak. Żeby nie ciągnąć, nie LED-owe, to źle powiedziane, fotowoltaiczne. Rozumiem. Ustawienie lampy fotowoltaicznej, ja już nie pamiętam, to już trochę trwa, jednak ze 3 lata, jak był ten projekt robiony. Ale jest oświetlenie i jest jakaś tam kamerka. Powiem tyle. Jest tam po prostu fit park i zabawek. No. Wartość tego projektu jest w granicach tak nieduża, bo to jest na to możliwość zdobycia maksymalnie 100 tysięcy złotych. Rozumiem, ale będzie to zmodernizowane. Będzie, oczywiście, sprzęt, oczywiście. Prawda? Będą nowe zabawki, będzie zrealizowane. A powie pan, nawierzchnia zostaje taka, jaka jest ten piach, czy to będzie też zmienione? Zostaje piach. Piach zostaje, tak. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to zostaje piach. W 100 tysiącach to nie wiem, czy wystarczyło 100 tysięcy na... Bo tam był problem z wodą stojącą, prawda? Jak po takich ulewach. No tam jest tak... To trzeba pilnować, powiem tak najprościej, bo jest odprowadzenie wody do rzeki, ale no, czasami jest zasypane, zamulone, no różnie bywa. Tak? Dobrze, ja jeszcze mam jedną taką prośbę, bo tam kiedyś też zgłaszałem. Tam chodzi mi o stadion, a konkretnie o tą siłownię zewnętrzną.
o możliwość właśnie też jakiegoś oświetlenia, żeby te panie, które tam korzystają, kiedy jest orbit zamknięty, jest ciemno, żeby można było z tego korzystać, chociażby taką lampę, jak pan tutaj przed chwilą przedstawił, czy ewentualnie jakąś jedną, żeby można było się dołączyć tam do tego oświetlenia, które jest no, przy stadionie. Coś takiego, bo żeby po prostu można było też w okresie zimowym tam korzystać. No jakoś nie pamiętam tego zapytania, ale zapisałem teraz sobie, bo nie kojarzę, żebyśmy rozmawiali o oświetleniu, ale być może, mogę nie pamiętać. Ale jest zapisane, zobacz co się da zrobić, po prostu jakąś jedną lampę, to są już w tysiące wchodzimy, bo dobrze, nie postawimy... Dobrze, to ja dziękuję. Nie postawimy słupa, super. Powiem no myślę, tak. Myślę, że panie będą zadowoleni. Nie postawimy słupa takiego byle jakiego, bo po prostu byłoby to wstyd. A możliwość podłączenia, to wiadomo, że byłaby jakaś tam, prawda? Więc no tutaj wchodziłaby w grę zakup lampy i słupa. Ale... To ja bym też poprosił w imieniu tych pań, które tam ćwiczą i myślę, że im to się przyda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że chyba więcej spraw już nie mamy bieżących. Pan Czesław Antochów, tak? Mam odnośnie nowej drogi, tej obwodnicy i ronda. Kiedy będzie oficjalnie otwarta ta obwodnica? Proszę Państwa, wiadomo jest. Nie, to znaczy wiadomo jest, ale bo są tak zwane częściowe odbiory. Bo takie oficjalne otwarcie to następuje po wykonaniu całej inwestycji. Natomiast częściowy odbiór łącznie z oznakowaniem i tak dalej, jest możliwe otwarcie częściowe ruchu. Więc tutaj było planowane na 30 grudnia, że tak powiem, 31 grudnia. Czy zostanie to odebrane? No troszeczkę mam wątpliwości, bo jednak no, nie została zrealizowana ta inwestycja, że tak powiem, ta część inwestycji, mówimy o części, prawda? W całości jeszcze. Czy to zostanie do końca roku? Nie odpowiem Państwu. Ale jest to możliwe, że do końca roku, bo którą posiada wykonawca na ruch, prawda, ciężarowy przez ulicę tam Kościuszki, Olsztyńsko i tak dalej, wygasa w dniem 31 grudnia, więc muszą się starać, żeby tamtą część po prostu tutaj niestety już udostępnić. Tak wygląda sytuacja. Pan Czesław Antonowicz jeszcze. Oficjalnie można już się poruszać, czy to tak mieszkańcy korzystają nieoficjalnie, że tak powiem? Tak, jest to nadal plac budowy, powiem tyle. Nie jest droga oddana do użytku. Ta część drogi również nie jest oddana do użytku. Dziękuję. Pan Czesław jeszcze. Mogę, w końcu się wszczeliłem. Ja mam taką sprawę, taką bardzo przyziemną w zasadzie, nie są to wielkie jakieś tam sprawy, a chodzi mi mianowicie o PEMA w kierunku miasta, gdzieś tam na wysokości tego sklepu z tymi antykami, pop antyk, coś takiego. Tam jest tak bardzo porośnięte od strony BEMA oczywiście. Drogami tam jest tak ciemno. Ja rozumiem, że wstawienie lampy pewnie był problem, ale chociaż może wycinkę tych drzew lub skierowanie tej lampy w stronę właśnie osiedla BEMA by rozwiązało troszeczkę sprawę, bo to jest naprawdę taki ciemny punkt, jak ludzie idą rano do pracy, to nic nie widać. Jeżeli byłaby taka szansa, byłbym bardzo wdzięczny. Ale nie zrozumiałem, o który teren chodzi. Schodząc z BEMA w kierunku miasta, to na wysokości tego Bob Antyka, to tam to te antyki sprzedaje, po stronie, tam jest takie kępa zarośniętych drzew. I ona bardzo zasłania jakby światło tam od strony ulicy. Ja mówię, pewnie byłby problem, żeby wstawić latarnię, ale chociaż może te drzewa wyciąć, by się dało, lub odwrócić latarnię. Na jakiej ulicy? Bo ja, no, gdzie antyki, jakie? Gdzie, w którym miejscu? No na Sikorskiego. A, na Sikorskiego, to już jestem bliżej. Idąc od BEMA w stronę miasta, no to tak tłumaczę, no nie chcę nazwiskami operować, tylko Panie Edwardzie, wie pan, gdzie jest ten antyk? Nie. Panie Edwardzie, jeśli można, Czesław, może ja się wtrącę. Panie Edwardzie, przed skrętem, jak jest, mamy most, tak, przed BEMA i skręcamy w prawo na kąpielisko. I troszeczkę dalej idąc, Czesław, o tym miejscu mówisz, prawda? Tak. Idąc z tym chodnikiem. Czyli ścieżka. To jest kępa. Normalnie, nie? Tam jest tak ciemno, taki ciemny bardzo punkt jest. Ludzie trochę się skarżą, że to bardzo słaba widoczność jest. Dobrze. Do brzegu już. Płyńmy do brzegu.
Dobrze. Rozumiem. Przyjęto. Rozumiem. Ja mam tyle. Rozumiem, że chyba już wszystkie tematy zostały wyczerpane. Szanowna Rado, pozwólcie, że jeszcze ja tutaj do Was się zwrócę. W związku z tym, że zbliżają się radosne święta Bożego Narodzenia, święta pełne dobroci i ciepła, jako przewodniczący Rady Miasta życzę Państwu, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych wypełniony był spokojem, miłością i odpoczynkiem. Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich czasem wytchnienia, bez pośpiechu i trosk życia codziennego. Życzę, aby każda chwila upłynęła w spokoju wśród rodziny i najbliższych. Z nadzieją spoglądajmy również w przyszłość na ten 21 rok. Niech obdarzy Was dobrym zdrowiem, spełni marzenia, da zadowolenie i siły do pokonywania nowych wyzwań. Tego wszystkiego Wam i sobie życzę. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie nasze dzisiejsze sprawy, zamykam 28. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Dziękuję bardzo.